Cześć, witajcie, z tej strony Barsocu, witam już po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny w filmie z newsami z Marvela. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie pierwszy trailer do serialu MCU Moon Knight z premierą 30 marca 2022 roku. Na samym wstępie chciałbym też powiedzieć, że o postaci Moon Knighta nie wiem za dużo, więc jeśli znaleźliście więcej easter eggów, więcej jakichś nawiązań do postaci w tym trailerze niż ja, to bardzo bym był Wam wdzięczny, jakbyście się ze mną tym podzielili w komentarzach. Przypnę Wam na pewno serducho. A teraz puszczamy intro i zabieramy się do omawiania. Ten odcinek muszę zacząć niestety bardzo przykrą wiadomością, ponieważ 19 stycznia z powodu doznanej kontuzji podczas jazdy na nartach zmarł aktor Gaspard Ulliel, którego fani Marvela będą mogli kojarzyć z roli Midnight Mana właśnie z nadchodzącego serialu Moon Knight. Trailer otwiera się sceną leżącego Oscara Isaaca bawiącego się kostką Rubika. Kostka Rubika przez wielu jest uważana jako takie leczenie różnych zaburzeń psychologicznych, co już ma sens w porównaniu z postacią Moon Knighta. Jednak mi się wydaje, że robi to po prostu, by nie zasnąć, co ma większy sens w porównaniu z kolejną sceną, gdzie Oscar Isaac przypina się takim, w sumie sam nie wiem co to jest, jakimś... nie wiem, jakimś czymś do nogi i po prostu na kod, która zna pewnie tylko jego główna tożsamość. Zamyka też drzwi, więc myślę, że to ma po prostu na celu to, by inne jego tożsamości nie przejęły nad nim kontroli. Ten kod zna tylko jego główna tożsamość, w której w sumie on teraz się znajduje. Dobra. W kolejnej scenie Oscar Isaac się budzi i przebiega przez taki półokrąg, który jest zrobiony z piasku, który ma też nawiązanie do księżyca, czyli głównego znaku Moon Knighta. Myślę, że ten okrąg z piasku jest zrobiony dlatego, by po prostu ślady stóp odbijały się na nim i by Oscar Isaac po prostu wiedział, czy tej nocy jakieś inne tożsamości przejęły nad nim kontrolę. Z drugiej strony ten okrąg można z łatwością przeskoczyć, a patrząc na to, że w tym serialu będziemy mieli starcie z różnymi potworami, to ten okrąg w kształcie tego księżyca może służyć jako taka bariera ochronna, coś takiego? Nie wiem, naprawdę nie wiem. W kolejnej scenie widzimy Oscara Isaaca idącego przez Londyn, tak, poznałem to po czerwonym autobusie, prawdopodobnie do muzeum, w którym pracuje właśnie ta jego tożsamość. Dalej, w kolejnej scenie jego przełożona nazywa go Stevie, co jest nawiązaniem do Stevena Granta, który w komiksach jest co ciekawe milionerem, a tutaj pracuje w muzeum, by coś tam zarobić. Fajne, że Marvel nie trzyma się komiksów tak do kupy, ale Kevin Feige jest już z tego znany. Też właśnie odkryliśmy jedną z tożsamości Oscara Isaaca, czyli Steven Grant. Będą z tego co wiem tutaj trzy tożsamości, o których też Wam zaraz opowiem. Więc tak. Jego przełożony nazywa go Stevie. W kolejnej scenie widzimy Oscara Isaaca dziwnie rozglądającego się w swoim mieszkaniu. Prawdopodobnie nie wie, co się właśnie zrobił. Prawdopodobnie jego inna tożsamość przejęła nad nim teraz kontrolę. I teraz odbicia. Odbicia w tym zwiastunie są bardzo częste i bardzo, może nie przerażające, chociaż w sumie też, ale są bardzo pomocne. Nie wiem, chodzi mi o to, że dają nam różne takie podpowiedzi odnośnie innych tożsamości właśnie Stevena Granta. I mamy tutaj scenę sugerującą jako taki jumpscare. Po prostu Oscar Isaac
przegląda się w lustrze, a tu przez ułamek sekundy można widzieć Moon Knighta, więc prawdopodobnie no jest on zdziwiony, jak widać na tym zwiastunie. I teraz kolejna scena. Może zanim do niej przejdziemy, opowiem wam tak pokrótce historię Moon Knighta. Ogólnie Mark Spector, który był najemnikiem, dostał zlecenie w Egipcie i po prostu został on postrzelony, więc jego inni towarzysze oddali go do piramidy u stóp boga księżyca Khonsu, który go uratował i właśnie dał mu te moce pod warunkiem, że będzie wypełniał jego rozkazy, coś takiego. Mam nadzieję, że rozumiecie. I właśnie w tej scenie widzimy boga Khonsu, który nachodzi tutaj chyba Stevena Granta, by mu. On nie ma powodów w końcu, by go ścigać, ani by go zabić. On w końcu go uratował, więc mi się wydaje, że chce mu przypomnieć jego historię i opanować jego inne tożsamości, co by miało, myślę, większy sens. Tak więc wchodzi on, Oscar Isaac, chyba tutaj właśnie Steven Grant, pada na ziemię, Khonshu zamienia się w taką przyjemną starszą panią i rzuca oczywiście gagiem typowym dla seriali i filmów studia Marvel. Więc fajnie. No i kolejne odbicie. Widzimy tutaj prawdopodobnie Stevena Granta, bo w końcu to jest muzeum, a on pracuje w muzeum. Scena, która też była poruszana w poprzednim teaserze. Tam nie wiem, czy on trwał minutę, ale parę miesięcy temu wyszedł teaser odnośnie właśnie Moon Knighta i ta scena tam była. Mam tu na myśli właśnie też odbicie, gdzie główna jego tożsamość odchodzi, a dwie inne tożsamości stoją się i patrzą się na niego, co ma właśnie nawiązanie do rozstrojenia jaźni. Tak jak mówiłem, nie jest tu rozdwojenie, ale rozstrojenie jaźni. Więc jedna z tych postaci to prawdopodobnie Steven Grant, druga to Mark Spector, a trzeciej jeszcze nie wiem, kto to może być. Jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach. Dalej mamy też ważną scenę, gdzie Steven Grant, to jest Steven Grant, filmuje ze skrytki w kształcie piramidy. Aha, nawiązanie do Moon Knighta. Stary klucz, do którego w tym trailerze nie wiemy, do czego go użyje, i taki stary telefon. O ile klucz nie wiemy, do czego służy w tym serialu, to telefon dzwoni już w kolejnej scenie. I słychać kobiecy głos, który mówi: O Boże, ty żyjesz, co się z tobą stało, Mark? I tutaj Steven Grant się dziwi, mówi: Dlaczego nazwałaś mnie Mark? To jest nawiązanie do tego, że właśnie jego kontrolę teraz nad jego, nie wiem, umysłem, że jest on teraz Stevenem Grantem, a nie Markiem Spectorem, czyli jakby tym głównym sobą. Ale kto do niego dzwoni? Zwiastun powiada nam, że jest to Leila. Możliwe, że jest to zmieniona wersja Marlin Arlon, która w komiksach jest egiptologiem, co jest mocno powiązane z postacią Moon Knighta, ale jest również hipnotyzerem, co patrząc na problemy naszego głównego bohatera może mieć wielkie znaczenie. Może ona będzie go jakoś, nie wiem, próbowała wyleczyć hipnozą, coś takiego. Nie wiem, mnie to ciekawi. Kolejna scena otwiera nam, prawdopodobnie pokazuje nam głównego przeciwnika tego serialu, czyli Artura Harrowa, który jest tutaj budowany na szefa jakiejś sekty, ponieważ widać scenę, gdzie wszyscy przed nim klękają oprócz naszego Oscara Isaaca. Widać też uzbrojonych ludzi i ciężarówkę, która będzie dla sceny, która będzie parę scen później, też kluczowa, więc widać tutaj, że Oscar Isaac się dość mocno dziwi, co się tutaj dzieje. Kolejne odbicie jest odbicie lustrzane, w której Oscar Isaac jest już pewnie zdenerwowany tym, co się wokół niego dzieje. Te tożsamości, że przejmują nad nim kontrolę i chce się już tego pozbyć, więc kopie to odbicie. I co ciekawe, kopie je w miejscu jego głowy, że jakby pęka jego głowa, co jest też nawiązaniem do wielu, wielu, wielu jaźni naszego głównego bohatera. W kolejnej scenie
Arthur Harrow wprost mówi o chaosie, który jest w naszym głównym bohaterze. W kolejnej scenie nie do końca wiem, co się tutaj dzieje. Możliwe, że on jest już aż tak zdenerwowany, że po prostu się bije po tej głowie. Ale najważniejsze jest to, kim jest osoba, która przed nim stoi. Możliwe, że jest to Marilyn Arlong, która próbowała go zahipnotyzować i coś tutaj ewidentnie nie pykło. W kolejnej scenie mamy właśnie tą ciężarówkę, która była na tym rynku. I widać tutaj Oscara Isaaca, który trzyma pistolet, nagle się budzi i mówi się: o, co się tutaj stało? Więc prawdopodobnie wersja, która była ten ułamek sekundy temu, to był Mark Spector, który w końcu był najemnikiem, więc no, umie się bić. A tutaj budzi się Steven Grant, który jest zwykłym pracownikiem muzeum i się dziwi, co się tutaj stało. Patrzy na gościa i widzi, że spada z ciężarówki. W kolejnej scenie widzimy spadającego, prawdopodobnie Stevena Granta, co jest nawiązaniem do tego, że najlepsze w śnie, co się, by się obudzić, jest spadanie. No wiecie, że jak na przykład śnisz, spadasz, to się budzisz, a tutaj on spada, ale naprawdę. Czemu? Czy tak się próbuje obudzić, czy nic mu się nie stanie? Nie mam pojęcia. Dalej widzimy piramidy, więc jest to prawdopodobnie Egipt, co jest nawiązaniem do właśnie historii Stevena Granta, możliwe, nie Stevena Granta, tylko Marka Spectora, co jest nawiązaniem do tego, że w tej scenie może dostał on swoje moce. Okej, ale też ważna jest kolejna scena. Widzimy tutaj prawdopodobnie Stevena Granta, który ucieka przed kimś albo z czymś w ręku, możliwe, że też przed chwilą był to Mark Spector, który chciał coś ukraść, a teraz jest to Steven Grant, który się dziwi, co się tutaj dzieje i ucieka. Ale ważne jest to, że oprócz jego cienia, który jest na podłodze, jest też cień Księżyca, co jest nawiązaniem do tego, że może zaraz się on zmieni w Moon Knighta. Więc kolejna scena pokazuje nam już rozmilionienie. Nie ma takiego słowa, spokojnie, wiem. Jaźni, ponieważ widać lustro w lustrze, czyli miliony luster i naszego głównego bohatera. I widać tutaj, że on się zmienia w Moon Knighta, jest okryty tymi bandażami, co jest nawiązaniem do mumifikacji, czyli powstania Moon Knighta w komiksach. Ale co ciekawe, widać jego, który jest obandażowywany, właśnie zmienia się w Moon Knighta, i jego inne jaźnie, co można zobaczyć w lustrze, tego nie robią. Wiadomo, że jest to odbicie lustrzane, więc na prawej ręce tego jeszcze nie ma. Ale zobaczcie, że ma to też na klatce piersiowej, czego w lustrze nie widać. Wow, co jest nawiązaniem do tego, że po prostu, no, ma on już milion jaźni. I dalej rozszerzenie właśnie tej sceny, czyli pokrywanie się tymi bandażami, zmienianie się w Moon Knighta, jest to pięknie zrobione. Okej. Dalej scena też bardzo ważna, ponieważ widzimy, że Moon Knight tutaj omiata w łazience, widzimy, że zrobił dużą rozróbę. Kogoś na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest to Wilkołak, czyli Jack Russell, czyli Werewolf by Night, który dostanie swój własny film w okolicach świąt, krótkometrażowy, co wiadomo, ten serial jest idealnym serialem na wprowadzenie go, przynajmniej jako takie krótkie cameo, ponieważ właśnie, tak jak mówiłem, będą tutaj różne potwory. Jednak, jeśli się przyjrzycie, zobaczycie charakterystyczne uszy dla egipskiego boga śmierci Anubisa. I czy on ma powody, żeby go ścigać? Żeby ścigać Moon Knighta? Oczywiście, że tak, ponieważ Mark Spector w pewnym sensie oszukał śmierć, kiedy Bóg Khonshu podarował mu te moce, jakby go ożywił. Ale czy to możliwe, że Moon Knight, w sumie to jest tak naprawdę zwykły człowiek, może omiatać sobie Boga? No chyba nie. Dlatego myślę, że jest to taki wysłannik Anubisa, co miałoby, myślę, większy sens, z którymi będzie się zmagał tutaj właśnie Moon Knight. Piękna scena, naprawdę. I scena kończąca nam ten trailer, czyli ukazanie nam wprost Moon Knighta. Jest to jeden z piękniejszych komiksów, piękniejszych strojów w MCU póki co, naprawdę. Spójrzcie na to.
biały strój, świecące białe komiksowe oczy i ten jego znak księżyca na czole. No i dalej mamy oczywiście napis Moon Knight i napis, że 30 marca będzie premiera Moon Knighta. Więc czekam. Coś mi się wydaje, że ten serial będzie epicki. Że ten serial będzie zajmie trzecie miejsce w mojej topce z najlepszych seriali MCU. To tyle z omawiania. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, widzowie. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę. Trzymajcie się i bye.